No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Star Wars Outlaws na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Więc tak, w ostatnim odcinku mieliśmy niezbyt udaną partyjkę w salonie hazardu Makala. Olałem to, bo nie chce mi się, znaczy nie chce mi się, no nie jara mnie hazard, nie jara mnie gra w takich okolicznościach. Gra nie jest za trudna, aczkolwiek wolę się skupić na innych tutaj aktywnościach, których jest od groma w Star Wars Outlaws. I teraz tak, moi drodzy, najpierw na samym początku powiem, gdzie jestem. Jestem koło mechanika od statków Awy Wobin, ponieważ mamy ulepszyć śmiałka, wykorzystując dostarczone materiały, czyli mamy polepszyć nasze odczucia prowadzenia, czy nie wiem, być może strzelania, a być może zwykłego siedzenia na naszym statku, po to, żeby nasza ekipa też była zadowolona. Nasza ekipa, czyli ten Waka Waka, nie wiem, jak on się tam nazywa, ten mechanik. Ale do czego dążę? Moi drodzy, dziennik. I teraz tak, jeśli chodzi, zasięgnąłem informacji i teraz wrak. To jest moje aktualne wrak, w zasadzie mechanik i zdrada. I teraz tak, jeśli chodzi o zadania, to główny wątek fabularny składa się z 19 zadań. I to ten wrak, czyli znajdź mechaniczkę i ulepsz ścigacz, to jest generalnie siódme zadanie. To jest generalnie siódme zadanie, które z tych 19. Więc można powiedzieć, że jestem, no, gdzieś tak prawie w połowie. No prawie. No i jeszcze tyci dwa zadania bym zrobił. W sumie trzy zadania bym zrobił, bo siódme to jest jako, że do zrobienia, czyli siódme, ósme, dziewiąte. Trzy zadania zrobię i jestem w połowie gry. Ale oprócz tego, każde te poboczne zadanie, tego jest od groma. Wszystkie cztery syndykaty, które są obecne w grze, mają też multum zadań, które gdzieś tam się, może nie tyle, że duplikują, ale nakładają, biorąc pod uwagę każdą planetę, na której będę. Czyli załóżmy, jak wejdę sobie w reputację i mamy Szkarłatny Świt, prawda? Szkarłatny Świt tutaj, na tej planecie, gdzie jestem, przykładowo ma dwa zadania poboczne. Później lecimy na kolejną planetę, mamy kolejne dwa zadania poboczne. I tak dzieje się z każdym tutaj tym syndykatem. Na razie widzę trzy syndykaty, będzie czwarty syndykat. Tego akurat nie chciałem sobie spoilerować, nie wiem gdzie, nie interesuje mnie to. Dojdę do tego sam. Oprócz tego, to co odkryliśmy ostatnio, czyli zlecenia. Zlecenia można mieć maksymalnie trzy na każdą na galaktykę, czyli planeta plus ten kosmos, który gdzieś tam się, gdzieś przynależy do tego uniwersum. I na taką galaktykę, tak, można mieć maksymalnie trzy zlecenia i są to zlecenia, które można brać bez liku. One są tylko i wyłącznie po to, żeby reputację sobie podnosić, bądź zdobywać hajs, ewentualnie części do naszego ekwipunku. Także to jest idealna rzecz do tego, żeby robić poza odcinkiem. Bo tego będzie od groma, więc ja te zadania będę sobie robił poza odcinkiem. Tutaj kluczowe dane, nie mam żadnych, to wiecie, że to znajdujemy podczas eksploracji. Nie wszystkie rzeczy są zaznaczone oczywiście na mapie. I tutaj zadania poboczne, to jest to, co mówię. W związku gdzieś tam z tym wątkiem fabularnym jest to wszystko podzielone na konkretne syndykaty. Dobra, ulepszenia można zainstalować. Co my mamy do ulepszenia? Uzbrojenie na pewno. Działko laserowe, stanowiące główną broń śmiałka, podczas długotrwałego używania może dojść do przegrzania. Dobrze, odblokowane 1 na 7. Oczywiście wybieramy to. Kredyty, 500 kredytów mamy. 5 Durastali. Mamy procesor heurystyczny. Posiadamy, więc naciskamy F. Tak swoją drogą nagrywa się. Halo, tu jestem. Tak, dzień dobry, to ja, Szeweral. Tutaj, ucie panie, komputer, ani tego nie mam, ani kwadia. Ty, wzmocniony kadłub w sumie z Durastali to mam, aczkolwiek nic innego nie mam, ale hajsu.
Działko szybkostrzelne. Kwadanium nie mam, tego nie mam. Działko plazmowe i tego też nie mam. Dobrze, a to? Wyrzutnia rakiet tutaj. Jednostka obliczeniowa 4XB. No nie mam, nie mam. Torpedy. Lipa. Tutaj, tutaj coś mam. Jednostka obliczeniowa. Aha, okej. Okay. No i napęd. Kwadanium nie mam. Ten kwadanium jest bardzo istotny. A tu? I ta jednostka obliczeniowa. Muszę gdzieś to znaleźć, kurde. Kwadanium. Kwadanium i jednostka zaopatrzeniowa. Dobrze, ulepszyliśmy. Wygląd możemy w jakikolwiek sposób zmienić? Ty. No, panie kolego, oczywiście, że... nieodzowny atrybut kapitanów. Wiecie co, szmatkę sobie weźmiemy. Nie wiem, gdzie ta szmatka jest, ale dobra. A to płaszcz jest, ale spoko. Niech będzie. Dobra, nie mam aktualnie. Pięknie. Czekajcie chwilę. Dobra, zdjęcie sobie zrobiłem, żeby gdzieś tam na Twitterka sobie opublikować. Och, goddammit, nie to chciałem zrobić. Więc tak, dziennik. Czym my się w dzisiejszym odcinku zajmiemy? Więc tak, z racji tego, że nadal jest świeżo po premierze tej gry, to ja bym się jednak zajął tym wrakiem, zadaniem głównym. I chciałbym dojść do właśnie 9 zadania, żeby do połowy wątku fabularnego sobie tak jakby przepchać tą grę. I później będziemy się skupiać sukcesywnie na tym, żeby polepszać sobie stosunki z naszymi tutaj syndykatami, robiąc zadania poboczne, ponieważ to jest, nie oszukujmy się, doświadczenie to są piękne rzeczy typu jakaś tam koszulka, takie tam. To jest oczywiście ironia, to mnie w ogóle nie jara, nie? Kosmetyka. Ale wiecie, no jeżeli kogoś jara, szanuję, to ja wychodzę z założenia, że jeżeli komuś się nie dzieje krzywda i coś was jara, to czemu ma to być inaczej? O! Dobra, to teraz tak. My musimy się udać... Czy ja się kiedyś nauczę, że prawy przycisk nie daje mi tego możliwości... Dobra, tu. Pyk. Nie daje mi możliwości... po prostu, nie wiem, przesunięcia tej mapy, czy coś. 66 metrów w tamtym kierunku. Nie, w tym. Dobra. Zatem obiegnijmy. Widzę, że też, no tutaj trudno, no nie uda mi się tego opublikować wcześniej, ale powiem wam tak. Let's keep an ear out for Comlink chatter about Korak. My talent is finally being noticed. I haven't got a partner who's been really counting on me. It's like I keep telling everyone. I can... Hey, I told you. Boost your bike, then we'll talk. It's like I keep telling everyone. I can fix anything. Okay. Only reason I wasn't making traction before was because I kept getting hired for the wrong jobs. Understand? Scrapping. No zaraz. Chwila, moment. Co to za... Waka ma informację o tym, gdzie można znaleźć komputer nawigacyjny. Ta śmiałka chce się spotkać, by na ten temat porozmawiać. No ale stary! Ja przecież jestem u ciebie. Aha, dobra. Okej. Okay. Ja... no tak, normalne, nie ogarnąłem. Więc tak, najpierw muszę iść do Toszary, muszę zdobyć akcelerator atmosferyczny z pobliskiego kombajnu. Tak... I wtedy ona ulepszy mojego bydlaka. Więc mapa. Niepotrzebnie się tam teleportowałem, no ale spoko. Tu mamy zła i my się musimy dostać tutaj. Więc czy ja mogę stąd, czy lepiej tutaj? Tajemnicza zawieszka, nie. Lepiej tutaj. Lepiej tutaj i sobie polecimy dalej po prostu. No, także wątek fabularny sobie ogarniemy teraz. Get in there, Nix. Bieri, Nix. Nice one, pal. Ukryta pułapka, proszę bardzo. Cyk. Kredytki, moje kredytki. Tutaj gdzieś sobie. Dobra, już. Wow.
Pani koleżanko. Halo, ścigacz. Dobra, w wodzie chyba nie mogę przyzwać go. Nie, no jest. Dzień dobry, mój ty ścigaczu. No teraz to wygląda. No, ale... Jezus Maria, Nix! Żyjesz, żyjesz. Wracając do tego, co nie zdążyłem dokończyć. Czego nie zdążyłem dokończyć? To, moi drodzy. Niech ja się na chwilę zatrzymam. Ten patent, że strzelasz do Nixa i on tak, wiecie, udaje, że tak powiem, zastrzelonego, to widzę, stało się wiralem to. Na... O, 07. Czekaj, jak ja mam tam się dostać? Stało to się wiralem... O, tędy tu, tu w prawo, tak, chyba... Albo ten, nie no, tędy nie przejadę, chyba muszę tu. Cofnąć się, później trzymać się lewej strony i od drugiej strony podjechać, dobra. Stało się viralem na TikToku, nie na TikToku, tylko na tym, na Twitterze. Wcale mnie to nie dziwi, bo jest to mega słodkie. ...07, las głazów, odkryto. Dobrze, odkryjmy. Czy oni zginą? Co to w ogóle jest? Dobra. Podejdźmy w ogóle, zobaczmy, co to jest. Dobra, dobra, teren zamknięty, przepraszam. Chciałem zobaczyć tylko, co to jest. No, no jest last chance, dokładnie, no. Już stąd idę. O, 92 metry, tu coś mamy. Brama przemytnika. Fajnie. Co mi to daje? Aha, że te dwie rzeczy tu były i to jest ta brama prze... No i dobra, i eksploracja mniej więcej Star Wars Outlaws właśnie tak wygląda, że widzisz jakiś znacznik, zatrzymujesz się, tu się okaże, że... To są jakieś śmieci kosmiczne, ale to nam się przyda, nie? Dobra, myślę, że to będzie najbezpieczniej. Włam się do placówki wiatrowej. Dobra, to jeżeli mamy się włamać, to musimy iść z buta. Zdecydowanie musimy iść z buta. No, Belzebubie, wejdź. Hey, CeeLo, how do I use those, mag disruptors? Just secure them to the circuit panel near the turbine. Guess I probably could have figured that out. Oh, and they're low capacity, so the charge might not last. Aha, czyli muszę... Dobra, podłóż... Alright. Let's go, Nix. Dawaj! Biegiem, bo zaraz to się ruszy! Nie podoba mi się to. Time to go, Nix. Czy ja mogę tutaj jechać? No raczej. Hello? Those charges didn't really last. Past the turbine, but not my access block. Shouldn't be a problem for you, though. I mean, you are really good at this. No, yeah, I am. You'd just think there'd be an easier way to get an atmospheric accelerator. Actually, I only made the one. It's in the converter room at the top of the harvester. The Empire stole it? I gave it to them. In exchange for some awful parts,
I didn't know they'd use it to divert the winds and cut off our farmers. Well, good news is, they won't have it for much longer. Jakie fajne miejsce w ogóle, ty. Gdzie ja jestem? Dobra, tu widzę, że to coś fajnego jest. Czy ja wiem? O, nie. Dobra, okej, nie, tego nie róbcie w domu. To idę tędy. Czy ja coś tutaj mam? Nie. Hit that button for me, maleńki. Maleńki mój ty, mały miś. Way to go. Dobra, tu nie przejdę. Idę zatem tutaj. Bang, bang. Ja pierdzielę, dobrze się w to gra. Jak się nie ma oczekiwań. Po prostu, od taka luźna gra uniwersum Gwiezdnych Wojen, nie? Będę to powtarzał i najlepsze jest w tym wszystkim to, że to nie jest sponsorowane w żaden sposób. Nie dostałem klucza, więc nie mogę być uznany za gościa, który... Wiecie co? Czekajcie. Zrobię coś, co jest mega niebezpieczne, ale wydaje mi się, że będzie to sensownym rozwiązaniem. No, że nie mogę być przekupionym gościem, nie? Bo zawsze gdzieś tam się pojawiają... Znaczy, dobra, nie zawsze, przepraszam. Bardzo często pojawiają się informacje u tych takich znanych influencerów, youtuberów, czy jak zwał, tak zwał, że... bo ty dostałeś klucz za darmo, to wiesz. To jesteś kupiony. No ja nie. Czy to tak będzie działało? Dobra, wiecie co? Dobra, jednak to nie było to. Jednak to nie było to. Znajdź akcelerator atmosferyczny. Dobra, a jakby to wyłączyć? Wait, what? No nie bez powodu to tutaj jest, nie? Zeskocz niżej, no jak zeskoczę niżej... Jak zeskoczę niżej, to mnie to po prostu... Dobra. Nie wiem, ile to potrwa, ale biegusiem. Tam było jak się złapać. No dlaczego ona mi się tego nie złapała? Why? God damn it.
No i tutaj jest, o, widzicie? Tu jest to. Dobra. Mamy to. Pięknie. O, cudownie to zrobiłem, dobra. Chodzimy na górę. Chodź na górę, ziomeś. Wiem, że to jest kobieta, więc nie powinienem do niej ziomek mówić, ale wiecie. Ona jest z Polska. Naprawdę. Polska kobieta. Dobra, tędy nie przejdę. Będę po prostu musiał coś wykombinować. Ale co? Dobra, poczekajcie chwilę. Już mi ucho zatwierdziało. Dobra, jesteśmy. I teraz co? 29 metrów tam, czyli tutaj na dole, tak? Cyk. W tę stronę czy w tamtą? Nie wiem, ale biegnijmy, bo... Okej, okay, udało się. Stary, gdzie ja w ogóle... O, skrzynia, pojemnik. No. Moduł siłowy, okej. Okay. Czy mi się życie zwiększyło? Tak, zwiększyło mi się życie. A bo ja jakieś zadanie chyba robiłem, nie? Że mi zwiększyło się życie. Wybaczcie, ale gram Eve Age of Mythology. Why do I get the feeling you didn't really need this thing to boost my bike? Well, I could have used something off the shelf. But this accelerator will give you a much stronger kick. I'll be the judge of that. Ostatkiem pięknie. A, do góry! No nie wziąłem pod uwagę. Nie wziąłem pod uwagę, że to się już teraz włączy. Góra raz, góra dwa. Góra, dobra, tu. Poczekamy. Zobaczymy, czy teraz mnie wybije. Nie, okej. Okay. Razy, dwazy, cyku, pyku. Dobra, mamy to. Otwórz zamek. Czekaj. Pyk, 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 pyk. A, no dobra. Pyk, pyk, pyk. Co jest dzisiaj ze mną? Normalnie... Dobra. Co mi to dało? Dobra, fajnie. A. Poliwęglan. Dobra, tu się będzie włączało. To poczekam chwilę. Dobra, góra czy tu? Góra! Dobra, pięknie. Troszkę asasynka.
Czy to się też odsunie? Nix, chodź tu, maleńki. Dobra, pierdziele. Idę tu, dobra, teraz tak, teraz mogę tu na górę. To mi da przejście tu i później tu. Dobra, sweet, tu coś mamy, siwiańskie żelazo. Teraz tak. Co, ja nie mogę tam na górę wskoczyć? Zaraz. O, fuck. Dobra. No to teraz patrzcie, jak będę ginął. Jakie to było przykre, ja żartowałem, że będę ginął. Oj, matko i córko. Dobra, poczekamy, aż to się ogarnie. Dobra, nie, no teraz poczekam. O. Dobra, ja nienawidzę takich klimatów. Szybko. Dobra, teraz czekamy. Bang. Ja pierdzielę, ile ja muszę rzeczy zrobić, żeby kupi ścigacz ulepszyć. A pewnie to nie będzie ulepszenie warte tego wszystkiego. Naprawdę. Jeszcze ode mnie kredyty weźmie. Jeżeli za darmo tego nie ulepszy, to ją po prostu strzelę, nie? Bang, bang. Tu coś mam? Nie. Redopiret. No i fajnie. That must be it. No i fajnie. Jak to jest to, to mi się to podoba. Credo Pirate, takie tam inne pierdoły, stąd mogę wyjść. Tutaj mamy otwórz pojemnik. Kredyty. Czy ja mogę w jakimś coś tutaj ukraść? Nie, nie mogę nic ukraść. Dobra. To idziemy do tego tu. Tyk, wydobądź. No i teraz się zacznie zabawa. I have your accelerator. It looks like this place can't run without it. I told you it has some serious kick. And hey, with the winds back to their natural course, you'll have a way out. Dobra, switaśnie. O! Hold on, Nix. A skąd to mój ten ścigacz? Wow, Nix! You hanging on back there? To było spoko, nie? To było spoko, dobra, 0,8 km w tamtym kierunku. Tam coś mnie zaatakowało chyba, albo chciało przynajmniej zaatakować. Imperial property.
Here we go, bud. Dobra, cyku pyku, tutaj, tu, wszystko. Nick, be careful. Limity, nie limity, tu nic więcej nie ma. Kto tam jeszcze strzela? Dobra. Oddal się! Ucieknij z obszaru, ale ja to szybko zrobiłem. Jezu! Coraz lepiej mi to idzie. Dobra, gdzie ja w ogóle muszę iść? Do tej babeczki, nie? Mechanik, przestań śledzić. No wróć do celu. We're going too slow. Czy ja mogę wrócić? Czy oni będą mnie po prostu atakować? Quiet time, little guy. Teren zamknięty, fantastycznie. Dobra, musimy stąd wyjść, po prostu. Ile mamy? 31 minut. Dobra. Teraz mogę? Tak, mogę. Bang! Jak idealnie wyszedłem? Pewnie wiedziałeś, co robisz. Bo oczywiście, to tak. Dobra, mordzia. Mam najlepszy akcelerator w mieście. Włóż mi to, baby. What did I tell you, CeeLo? Easy. I never should have made this. At least now, it'll be used for something good. Good is a bit of a stretch. Well, I like you a lot more than I like the Empire. Prawda. Ja też siebie lubię bardziej. I'll just juice the repulsor here, and you're all set. Bet it's strong enough to ride double now. Huh. Really? I meant your little pet there. Yeah, me too. That's what I meant. Thanks. I should go. See you around, Kay. Dobra, znaleziony nowy dane, kompresor bomby dymnej. To jest piękne. Ukończono zadanie, mechanik. My speeder's been modded. Nice. Meet me at the marketplace cantina. It's more private than the calls. I'll fill you in there. Dobra, tkanina, dura włókienna, nowe dane. Pozwala na krótkie przyspieszenie. No i gicio, pozwala na krótkie przyspieszenie, czyli można... O, i fantastycznie, dalej sobie będziemy latać. Dopalacz. Usprawnia ścigacza zamontowany dopalacz. Będąc na ścigaczu, wciśnij shift, by uzyskać krótkotrwały przyrost tego. Dobra, i co? Teraz to się odblokuje. Wykonaj 60-metrowy skok, nie wypadając z siodła. A tu? Znajdź pojemniki, znajdź różne sposoby na uszczęśliwienie Nixa. To już teoretycznie mogliśmy zrobić, jedząc z nim coś. Tutaj poli węglany, spoko, limitery mocy mam jeden z trzech i kompresor bomby dymnej to jest do znalezienia. Tu mam bardzo dużo już znalezionych, nie? Tylko ta tkanina dura włókienna, nie? I tutaj coś muszę odblokować. No dobrze, fajnie. Odblokowaliśmy kolejne rzeczy, które mogę zrobić. Cieszy mnie to niezmiernie. Wyposażenie jeszcze sobie tylko pierdyknę, bo... Nie, reputacja. To jest tak, wypadałoby pójść... A, bo to broker zleceń. Okazje na liście, dwie, tu mam trzy.
Dobra, reputacja, brak danych. No coś tam pokombinuję. Co w tym, co następne będziemy robić? Wrak czy zdradę, czy cień oszustki? Wrak, tak jak mówiłem, jest to część wątku fabularnego. Cień oszustwa. To jest jakieś tam zadanie poboczne. Aha, no tak, to nawet jest napisane. Zadanie główne. Zadanie syndykatu. 500 i reputacja. Kompresor bomby dymnej. Czy może to? To i tkanina dura włókienna. Dobra. W następnym odcinku robimy te dwa zadania. Ulepszymy sobie swoje... Czekaj, gdzie to jest? Tu. Mapa. No i elegancko, ja jestem tu, a tu mamy tajemnicza zawieszka i... O, proszę. Tu jest skarb. No i państwo drodzy, stąd jedziemy tu. Tkaninę dura włókienną. Później polecimy tutaj. Mamy skarb w bramie przemytnika. Tu mamy imperialny terminal, to olejemy, bo jest pewnie za trudne. I tutaj mamy dwa zadania. Także taki jest plan na następny odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Szczerze nie sprawdzałem, kiedy ten odcinek będzie publikowany, więc nie wiem, czy jutro, czy dzisiaj jeszcze zobaczycie odcinek, czy jutro. No musicie mi wybaczyć. Napiszcie w komentarzu, jeżeli chcecie jeszcze jeden odcinek dzisiaj. Ja na bank będę miał do tego czasu nagrane jeszcze co najmniej z 5 albo 6. No, z 5. Albo 6. I będę w stanie to opublikować. Nie grydzę, naprawdę. Pozdro, Szeweral. Hej, hej!